Zatem znalazłeś się w backroomsach, ale oszukiwałeś i nie do końca grałeś fair, wobec tego znalazłeś się na poziomie, na którym absolutnie nie chciałeś się znaleźć. Zatem tak, powiem ci dwie rzeczy. Po pierwsze, oszukiwałeś, więc jesteś sobie sam winien, a po drugie, masz totalnie przesrane, bo to jeden z najgorszych poziomów w backroomsach, w jakich kiedykolwiek mogłeś się znaleźć, także ten. Teraz powiem ci, co możesz zrobić, aby się stąd wyrwać i jakkolwiek przeżyć, a zrobiło to całkiem niewiele osób. Zatem hej, cześć wszystkim, jestem Modar, witam was w kolejnym filmie na kanale. Po krótkiej przerwie na temat filmów z backrooms, tutaj macie kolejny. Już niedługo ta seria powraca i będzie pojawiać się znacznie więcej filmów z niej. Tymczasem przed Bendy łapcie jeszcze coś takiego. Nim zaczniemy, zostaw suba na kanale, a także kciuka w górę pod tym filmem. Wpadaj na mojego Instagrama, a także TikToka, linki macie w opisie tego filmu. A tymczasem, moi drodzy, bardzo proszę, rozsiądźcie się wygodnie, albowiem przed wami mocno przesrany poziom w backrooms. Oszukiwałeś, więc nie oszukuj. Okej, więc sytuacja przedstawia się następująco. Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w backroomsach i postanowisz oszukiwać, to lepiej tego nie rób. Ogólnie kumam cię, mordo. Znalezienie się w backroomsach to absolutnie nie jest jakkolwiek prosta rzecz i siłą rzeczy za każdym razem, kiedy jakimś sposobem się tam znajdziesz, siłą rzeczy będziesz starał się jakoś wyrwać z tego miejsca. Znając życie, w ekstremalnych przypadkach będziesz oszukiwać, a to bardzo niedobrze. Bowiem dla wszystkich oszustów, którzy chcą ułatwić sobie drogę przez backroomsy, albo jakkolwiek oszukać to miejsce, żeby sobie pomóc, istnieje pewne odległe, oddzielne miejsce. Mianowicie poziom oszukiwałeś. Skala trudności przetrwania na tym poziomie, Jezu, jak ja tęskniłem za wymawianiem tych słów, to martwa strefa. Wobec tego poziom ten jest ekstremalnie niebezpieczny, ale to tak ekstremalnie, ekstremalnie. Co więcej, ciągle zmienia swoje właściwości, co w zasadzie sprowadza się do tego, że poziom przez cały czas się zmienia, ale to bardziej rozwinę za moment. A także na poziomie obecnym jest gigantyczna ilość śmiercionośnych istot. O tym też za moment. Aczkolwiek najpierw omówmy sobie szybko, o co właściwie chodzi z tym całym oszukiwaniem i dlaczego lepiej tego nie robić. Otóż w backroomsach próbować oszukać system możesz znacznie częściej niż ci się to może wydawać. Przykładowo, jeżeli nagle znajdziesz się na którymś z pierwszych poziomów backroomsów i stwierdzisz, że hej, mogę się po prostu znów klipować i uciec stąd jak najszybciej, to po wykonaniu tej czynności znajdziesz się na poziomie oszukiwałeś, bowiem tak, jest to traktowane jako oszustwo. Co więcej, jeżeli będziesz oszukiwał w grze na poziomie 3999, który jak wiemy jest końcem backrooms, przynajmniej tego fandomowego backrooms, o tym więcej w tym filmie, także przeniesiony zostaniesz w to miejsce. Samo oszukiwanie odnosi się do całego szeregu innych poziomów, przykładowo na poziomie 8999 nie możesz łamać zasad, jakie tam obowiązują, nie możesz także obrażać potężnych istot, które mogą siłą cię tutaj wysłać. Albo chociażby, jeżeli na poziomie 5999 poprzez usterkę, która tam występuje, spróbujesz zduplikować pieniądze, także zostaniesz tutaj wysłany. I oj nie będzie, ale to absolutnie nie będzie to miła rzecz, kiedy się tu znajdziesz. Zatem czym jest sam poziom You Cheated, albo oszukiwałeś? Jest to niezwykle niebezpieczny, anomalny poziom, który przyjmuje formę serwerowni, ale to takiej naprawdę bardzo starej. Wiecie, o co chodzi, to jest to takie wydzielone pomieszczenie, gdzie znajduje się od groma komputerów, które pełnią rolę serwerów i tak dalej. I tak, kiedy znajdziesz się na tym poziomie, absolutnie lepiej się nie ruszaj i nie dotykaj czegokolwiek, bowiem dotknięcie jakiejkolwiek rzeczy znajdującej się w tym miejscu sprawi, że przewrócisz się i będziesz martwy. Ot tak. Co więcej, tutaj też lepiej nie oszukuj i nie bądź cwaniak, bowiem jeżeli spróbujesz się znowu klipować przez ścianę czy przez jakiś inny przyrząd albo coś, zostaniesz wysłany do pustki, czego absolutnie byś nie chciał, bo tam zupełnie nic nie ma, stałbyś czy cokolwiek pośród kompletnej ciemności i siłą rzeczy nie byłoby to dla ciebie zbyt wesołe położenie. Ale i tak nie jest to najgorsza rzecz, jaka może cię tu spotkać. Bowiem chociaż na pierwszy rzut oka cały poziom prezentuje się zupełnie normalnie, zwyczajnie, niegroźnie, to w ciągu 5 minut od pojawienia się w tym miejscu okoliczności zaczną się zmieniać. Bowiem już po 5 minutach przebywania w tym miejscu, jeżeli ktoś policzy wszystkie momenty, kiedy powiedziałem w tym miejscu w trakcie całej mojej serii o backroomsach, to będzie totalnym szefem, bo mam wrażenie, że nadużywam tego słowa w kwestii backroomsów. W każdym razie, po 5 minutach przebywania na poziomie oszust, czyli ty, tutaj już nie jesteś wędrowcem, a jesteś oszustem, zauważysz, że pewne jego aspekty zaczynają się zmieniać, a w zasadzie
fragment sufitu zacznie odpadać, aż w końcu odpadnie, a w suficie zostanie średnich rozmiarów dziura, która natomiast będzie na tyle szeroka, że co niektóre byty będą w stanie się przez nią przecisnąć. Tak jest, przez tą dziurę będzie przechodzić dużo, dużo jednostek i będą się kierować ku tobie. Będą ponadto bardzo niebezpieczne. Co więcej, twój poziom zdrowia psychicznego, czy też sanity, zacznie się pomalutku zmniejszać. Aczkolwiek wtedy jeszcze nie jest aż tak źle, bowiem po 10 minutach przebywania na poziomie, geometria poziomu zacznie się zapadać. Sufit zacznie spadać na ciebie, a ściany powoli zaczną się kruszyć, umożliwiając atak większej liczbie istot, bowiem tak będzie więcej dziur, przez które przyciskać będzie się jeszcze więcej jednostek. Zaś po 20 minutach przebywania na poziomie, większość elektroniki znajdującej się tutaj zacznie się palić albo eksplodować, co w zasadzie sprowadzi się do tego samego, czyli do wielkiego pożaru całej elektroniki. Płomienie szybko ogarną cały poziom, ale ty i tak cały czas będziesz mieć jakąś szansę na przeżycie. Aczkolwiek po 30 minutach zasilanie na poziomie kompletnie się wyłączy, co spowoduje otwarcie drzwi znajdujących się na poziomie. Wówczas będziesz mieć 60 sekund na wydostanie się z głównego pomieszczenia, zanim ono wybuchnie. Po jego eksplozji cała reszta poziomu zamieni się w labirynt, który jest zaśmiecony grami arcade'owymi, wiecie, automatami. Na nich znajdować się będzie wiadomość o następującej treści. Nikt nie lubi oszustów. A co myślałeś, że lore jakiś tu będzie? Nie ma, co? Wcześniej napotkane istoty zaczną latać po całym poziomie, polując na ciebie, a ogień będzie powoli się rozprzestrzeniał na cały ten labirynt. Natomiast po 60 minutach, czyli po całej godzinie, no kto by się spodziewał, o ile uda ci się przetrwać przez ten czas, otrzymasz ćwierć dolarówkę. Czyli dokładniej złoty 18. Sporo. Inflacja, my friends. Wówczas twoim ostatnim zadaniem będzie włożenie ćwierć dolarówki do owego automatu arcade'owego. I od tego momentu będziesz być już najbardziej przesrane, bowiem istot będzie coraz i coraz i coraz to więcej na poziomie, a ponadto wszystkie będą wiedzieć, gdzie się znajdujesz i będą szły prosto po ciebie. Jeżeli przez najbliższą godzinę nie uda ci się ukończyć gry i wyjść z poziomu, to po 120 minutach od znalezienia się na poziomie, cały poziom eksploduje. Cały, dosłownie. Więc jeżeli wówczas cały czas będziesz się tam znajdować, to będzie po tobie. Cóż, jeżeli uda ci się wygrać grę na automacie, to zostaniesz przeniesiony prawdopodobnie do tego samego poziomu, z którego to przeniosło się właśnie tutaj, bo oszukiwałeś. W każdym razie, propos wyjść z poziomu, przeczytam wam kilka zdań na ich temat na raporcie co do właśnie tego poziomu. Więc przetrwałeś? Ponad 60 minut? Daliśmy ci szansę zaakceptowania losu, ale zwyciężyłeś. Skorzystaj z drugiej szansy i uruchom kolejną grę. Żadne wpinanie się do włączonego komputera nie przeniesie cię do serwerowni, jeśli jest wyłączona. Podniesz do pustki, poproś o kolejną szansę, a dostaniesz dodatkowe życie. Nie możesz dwa razy prosić o kolejną szansę, ty chciwy żebraku. Jeśli dwukrotnie poprosisz o kolejną szansę, damy ci szansę w piekle. Znalezienie wyjścia na zewnątrz, bardzo rzadkie, doprowadzi do bariery. Nie będzie można ponownie wejść. O mój, gdzie podział się cały ogień? Och, oszuści. To wypuścili? Musisz posłać ich w płomienie. Witam. Wygląda na to, że znalazłeś nasz pokój socjalny. Być może chcesz do nas dołączyć. Nie, nie chcę. W ostatnim filmie powiedziałem, że niektóre poziomy Backroomsów są dość memiczne i ten jest raczej jednym z nich. Co do bytów, które możesz spotkać w tym miejscu, będą to smilerzy, złodzieje skór, boksy serwerowe, w sensie, wiecie, pudła. Są one na całym poziomie i są bardzo, bardzo niebezpieczne. A także twórcy gry, w której się znalazłeś i kilka partygoersów. Tak więc tak, propos tego poziomu to byłoby już na tyle. Pamiętajcie, nigdy nie oszukujcie w Backroomsach. Jeżeli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie koniecznie suba na kanale, także kciuka w górę pod tym filmem, wpadnijcie też do mojego Instagrama, którego powoli będziemy jakoś bardziej rozwijać, mam nadzieję, że wreszcie. A także wpadnijcie do mojego TikToka, który już jest fajnie rozwinięty, zostawcie tam obserwacje, bo tam też wstawiam często fajne, różne rzeczy. To był krótki film z Backroomsów, wiem, że całkiem dawno nie było ich na tym kanale. Aczkolwiek już niedługo będą się one pojawiać coraz to częściej, potrzebowałem chwili przerwy, ale nie ukrywam, że całkiem za tym tęskniłem. Cóż, nowe filmy w drodze, poza tym chwilę temu wyszło Bendy and the Dark Revival, więc wiecie co to oznacza. Spodziewajcie się całkiem kilku, albo nawet więcej filmów z wyjaśnieniem fabuły tej gry, ale to jak już sobie ją w pełni ogarnę. Chyba przed tym jeszcze pojawi się film z wyjaśnienia pierwszego Bendiego,
ale być może pojawi się trochę później, już po Dark Revival, nie wiem, jeszcze to przekminie. Tymczasem, moi drodzy, wytrzymajcie się do kolejnych filmów, mówił do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzięki wam wszystkim życzę, cześć!